It's my life. Ktoś mnie jeszcze nie zna, zapraszam na krótki film, który przygotowałam. Zapraszam. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Cześć, jestem Sandra i kocham czas. Interesuję się fotografią, bo mogę ten czas zatrzymać. Interesuję się filmem, ponieważ jest nim jakaś magia. Uwielbiam uchwycić piękną chwilę i sprawić, by ona trwała wiecznie. No dobra, ale zacznijmy od początku. Już jako mała dziewczynka uwielbiałam przebywać na scenie. Śpiewałam, tańczyłam, recytowałam, cokolwiek. W wieku 6 lat odkryłam swoją największą pasję życia, mianowicie taniec. Tańczyłam przez 8 lat, byłam bardzo, bardzo aktywna. Mojej aktywności przeszkodziła mi diagnoza nowotworu kości, osteosarkoma. Dla tancerza to jest po prostu wyrok. Słyszałam, że muszę się ograniczać, że na razie muszę zrezygnować z mojego aktywnego trybu życia. Od stycznia do maja przeszłam bardzo ciężką chemioterapię. W maju, 27 maja, przeszłam bardzo ciężką i skomplikowaną operację usunięcia guza i wstawienie wewnętrznej endoprotezy. Niestety operacja była z wieloma powikłaniami, między innymi naczynka były słabe i wszystko było źle. Na intensywnej terapii spędziłam 2 tygodnie. Pojawiła się martwica skóry, później martwica mięśnia. W ogóle noga nie chciała się goić, nie chciała wracać do formy. 21 listopada dowiedziałam się, że niestety w mojej nodze pod kolanem jest nawrót mojej choroby i niestety będzie trzeba ją amputować. Tamtego roku przechodzę bardzo ciężkie kolejne cykle chemioterapii. Nie jest łatwo, ale jakoś daję radę. Teraz apeluję do Was, abyście Wy otworzyli serca i mi pomogli, ponieważ zbieram na protezę, dzięki której będę mogła normalnie funkcjonować, tak jak przed chorobą. Będę mogła tańczyć, biegać, skakać na rowerze, rolkach, nartach, robić wszystko to, co kochałam z tamtej pory. Niestety moja proteza jest kosztowna i mojej rodzinie ciężko jest uzbierać taką kwotę, dlatego bardzo, bardzo proszę o pomoc. Z góry za tą pomoc naprawdę bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy pomagają i wkładają do serca. Mam nadzieję, że trochę Wam przybliżyłam moją historię.